Witam serdecznie, Szymon z Polakielicy, z którego się kłania najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu. Wczoraj z małżonką zrobiliśmy sobie bardzo prosty prezent. Otóż zaufaliśmy ekspertom, zaufaliśmy fachowcom, którym oddaliśmy auto do przeglądu, aby tam wymienić opony, powiedzmy sobie, sprawdzić jeszcze parę rzeczy, bo wydawało nam się, że jakieś łożysko szumi, a okazało się, że po prostu felga gdzieś była uderzona w jakąś dziurę. W konsekwencji nadawała się do wymiany. Ja mówię o pewnego rodzaju prezencie, dlatego że prezentem jest to, że wczoraj po południu odebraliśmy sprawne, zdecydowanie auto. Tak, odebraliśmy sprawne auto, którym spokojnie można podróżować, bo to, co miało być zrobione, zostało zrobione. Dlaczego nagroda? Dlatego, że jeśli już to się ufa fachowcom, bo na przykład ostatnimi czasy jakiś dziwny, mamy kuriozum, jakby kolejny etap tegoż kuriozum, z którym mamy do czynienia już ponad półtora roku, tak summa summarum, dlatego że szczególnie to kuriozum zostało mocno zaakcentowane na całym świecie, prawie na całym świecie, bo jest kilka krajów, które mądrze, których włodarzy podeszli bardzo mądrze, nie dali się kupić, sprzedać. No więc to kuriozum zaczęło się przynajmniej oficjalnie od momentu, kiedy zostało opatentowane pewne białko, które potem zostało wykorzystane do tego, żeby zrobić totalną panikę na świecie. No i ta panika, nie ukrywam, że udała się i w tej chwili, że tak się wyrażę, jest okres, w którym rządy, a nasz, powiedzmy sobie, rząd, nie rząd, jakkolwiek byśmy to nazwali, w którym tam, powiedzmy, z polskim, czystym, słowiańskim rodowodem w tym rządzie znaleźć kogoś jest trudno. No w każdym razie oni w tej chwili promują produkt, za który producent nie ponosi kompletnie żadnej odpowiedzialności. Do tego oczywiście wykorzystują różnego typu celebrytów, no ludziska chcą z czegoś żyć, więc się sprzedają, powiedzmy sobie, część z nich zupełnie świadomie sprzedaje się, wiedząc, że czyni rzecz niewłaściwą. Zaangażowane potężne pieniądze są, aby poszczególne telewizje, poszczególne media promowały produkt, który jest kompletnie, że tak się wyrażę, ubrany formalnie również na oficjalnych stronach instytucji rządowych, nierządnych, jako eksperyment medyczny. I dlaczego tutaj ten samochód? Otóż oddałem fachowcom, którzy ponoszą odpowiedzialność za to, co wykonali. Gdyby się okazało, że powiedzmy wyjedziemy tfu-tfu oczywiście i kółko odleciało, to znaczy, żeby nie tak było przykręcone i ten ktoś, kto wykonywał dla mnie usługę, dla nas usługę, ponosiłby z tego tytułu odpowiedzialność, ma pełną tego świadomość. To jest jeden z niuansów, który powoduje, że wykonują dobrze robotę, poza tym, że jest to naprawdę serwis bardzo dobry, bardzo solidny, na którym się jeszcze nie zdarzyło nam, żebyśmy mieli jakiekolwiek niuanse, ujemne pretensje jakiekolwiek. Zawsze wiemy, że z pełnym zaufaniem odbyła się rozmowa, wymiana oczywiście informacji, co jest do zrobienia i jeśli oni uznają, że jest to ewidentnie do zrobienia, po konsultacjach oczywiście niech robią, dlatego że mamy jeździć bezpiecznie, prawda? Dla siebie samych, ale również dla innych użytkowników drogi. Bo gdyby się okazało, że oficjalnie ten serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykonane usługi, czy za części, które są gdzieś tam włożone, czy za wykonanie tej, włożenia tej części, przykręcenia, zamontowania, nie wiem jak to nazwać, do tego zaangażowany byłby, nie wiem, wójt, burmistrz, ktokolwiek, który promuje, wykorzystując lokalnych celebrytów, muzyków, śpiewaków, nie wiem, kogokolwiek, prawda, koła gospodyń wiejskich, do tego, żeby płacić im, żeby promować właśnie ten serwis, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności, no to nie ukrywam, że miałbym duży dylemat, czy tam w ogóle oddać, ja wielkim łukiem to omijał. Podobna sytuacja jest, gdybym chciał kupić auto i producent tegoż auta kompletnie by zgodnie z uzurpatorskim jakimś prawem wykorzystałby mechanizmy polityczne do tego, żeby formalnie według jakiejś ustawy, jakiejś tam stworzonej przez przepłaconych ludzi, ogłosić, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, jak to auto funkcjonuje, czy ono jest dobre, czy ono jest bezpieczne i tak dalej. No pytanie jest takie, do tego jeszcze byłby zaangażowany rząd, nie rząd, prawda, jacyś celebryci, tak, kupujcie to auto, bo ono jest na pewno, skoro powiedzmy sobie taka organizacja jakaś europejska, składająca się z 20 paru państw, prawda, i tam właściwie głównie ktoś tam, urzędnicy powiedzmy sobie, są pod egidą mocno różnych, mocnych, solidnych finansowo korporacji i oni oczywiście promowaliby tak, kupujcie absolutnie tak, bo warto, ale odpowiedzialności producent nie ponosi. I wtedy, kiedy ty zginąłbyś w tym samochodzie,
Nikt do nikogo nie miał pretensji. Kupiłeś auto, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. I cokolwiek dzisiaj gdzieś tam nabywasz i okazuje się, że nie ma za to, producent nie ponosi odpowiedzialności, dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności. Te wszystkie rzeczy, które tutaj są, są to rzeczy, które ewidentnie w najzdrowszym sklepie są sprawdzone, są z papierami, że tak się wyrażę, na których jest opisany, kto wyprodukował, na których jest napisane potencjalnie, jak używać oczywiście lub nie używać. Proste, nieskomplikowane. I to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność za to, co wszystko. I włącznie z nami, którzy jeśli sugerujemy komuś cokolwiek, też ponosimy pewną odpowiedzialność, prawda? Jesteśmy sformalizowaną instytucją handlowo-usługową, tak bym to nazwał. Czyli i Biogabinet, i Akademia Firm jako matka sklepów Teoria.pl czy gabinetu, prawda? Medycyny naturalnej, wiedzy i terapii naturalnych. Proste i nieskomplikowane. Zatem zrobiliśmy sobie nagrodę, dając do fachowców, którzy ponoszą odpowiedzialność z pełną świadomością za wykonaną usługę, za produkt, czyli usługę, którą wykonali dla nas. To tak ku rozwadze, rzekłbym. Najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia biogabinet.eu i moja skromna osoba Szymon Spolankiewicz, a wspólnie to wszystko wielkie, wspaniałe dzieło robimy my jako mistrzowie bioenergoterapii, Elżbieta i Szymon Spolankiewicz. Baw się dobrze, do miłego.